Czekaj! Ten jest cały! Jakaś notka. Modlitwa giganta. Prosi przodków, żeby go strzegli i doprowadzili do domu. Chłopcze... Zaczekaj! Ja chyba wiem, jak to działa. Spójrz. Co napisałeś? Poprosiłem, aby strzegli mamę. Myślisz, że będą nas strzec w drodze? Chodź. Czeka nas długa droga. Cofnij się! Wejdź do tunelu. Dobra, uważaj. Więcej prób. Krasnoludy wydrążyły te tunele, by omieć pułapki. No i dobrze. No, przynajmniej dla mnie. Jakiś żart? Tego tylko brakowało. Widzimy się po drugiej stronie. Ugh!
Dźwig to jedyna droga na górę. Chyba. Kolejny dźwig! Będziemy na górze szybciej niż myśleliśmy. Tam na górze coś jest. Udało się! Albo nie. Może wciąż za dużo ważymy. Na szczyt. Jak daleko będziemy sięgali wzrokiem? Do jeziora? Do węża świata? Do domu? Przekonamy się na miejscu. Póki co, bądź czujny. Rany! Trzymaj się! Nic mi nie jest. Straciłem równowagę. Wiesz, jesteś dość nerwowy jak na takiego siłacza. I co w tym złego? Dzięki temu wciąż żyjemy. Może... Ale życie w nerwach nie daje frajdy. Yeah!
to dało ci frajdę. Dobra, też będę nerwowy. Tu powinniśmy wysiąść? Nie, utknęliśmy. Część dźwigu zahaczyła o tę ścianę. Możesz go wydostać? Myślisz, że jeszcze daleko? Nie wiem. Będą nas jeszcze atakować? Na pewno. O rany. Tak. Bądź gotowy. Żyjesz? Powinniśmy ruszać? Mogą wrócić w każdej chwili. Jesteśmy bezpieczni. Na to wygląda. Ojcze, kiedy rozsypiemy prochy mamy, co potem? Co nas czeka? Nic nas nie czeka. Wrócimy do domu. I tyle? Koniec przygody? Na razie. Ale będziemy mieć dużo pracy. Miałeś wtedy rację na łodzi, kiedy ścięliśmy ostatnie drzewo. Powiedziałeś, że coś się zmieniło. To prawda. W naszym domu nie jest już bezpiecznie, ale znowu będzie. Poza tym musisz się dalej szkolić. Dobrze. Jesteśmy prawie na szczycie. Nic nas nie powstrzyma. Uspokój się, chłopcze! Trzymaj się za mną! Tak jest!
Mało brakowało. To wygląda jak korzeń drzewa Yggdrasil. To jego soki? Skrystalizowane. Bije od nich moc. Coś takiego. Nie do wiary, że walczyliśmy ze smokiem. Celowałem w oczy, ale ciągle traciłem równowagę. Myślisz, że to ich dom? Zamieszkały tu po odejściu gigantów? A może to one ich przepędziły? Chłopcze, powietrze się rozrzedza. Przestań mówić. Oddychaj. A, tak. Dobrze. Słyszysz to? Ktoś tam chyba krzyczy. Czekaj! To Sindri. Zabijesz coś tak wielkiego? Jeśli wytrącimy go z równowagi... Zajmę jego uwagę. Co ty wyprawiasz? Musimy mu pomóc. Idź w prawo. Znajdź dobre miejsce. Czekaj na mój znak. Dzień. Ej, pokrako! Tutaj! Thank you.
plan. Na moją komendę obniżysz żura. Nie wiem, jak on działa. Nie obchodzi mnie to. Przygotuj się. Naprawdę się udało. O ty! A! Ale nikt nie zabił smoka od setek lat. Od czasu wielkiej trzebieży smoków. I o ile się nie mylę, zrobiliście to dla mnie. Mylisz się. Po prostu stał na drodze, nic więcej. Zaprzeczaj ile chcesz, ale uratowaliście mnie. A to zasługuje na nagrodę. Co to jest? Strzały splecione i jemioły. Celniejsze niż Heimdall, idealnie wyważone. O, dzięki. A, dobrze. Zaczekaj. Nie to. Spotkaliście znów Broka? Ha, mówił, że nie masz talentu. O, i że jestem samolubny. Nie, pewnie. Że bardziej cenię wygląd broni? Nie. Niż jej zastosowanie? Że jestem pretensjonalny? Nie. I sztywny, żydliwy. Wiem, co o mnie myśli, ale mnie to już nie rusza. Spal to. Nie mam na to czasu. Nie. Czekaj. Mam lepszy pomysł. Jaki? Potrzebny mi kieł tego smoka. Wystarczy mi jeden kieł. Przysięgam, nie będziesz żałować. Uważaj, gdzie go... nieważne. O, ale syf. O, straszliwy syf.
I ten zwrót. Idealnie. Nada się. Ja tego nie dotknę. Po prostu przytrzymaj. Teraz natrzyj tym cięci we łuku twojego syna. No, zrób to dla mnie. Atreusie, daj łuk. Tylko dwa razy. Aha, ostrożnie, proszę. Wow. No pewnie, teraz się podoba. Jak mi to wyjaśnić? Wzmocniłem włókna cięci z wibrującym wzorem. Widzę, że sam to rozpracowałeś. No to... to tyle. W końcu kogo obchodzą moje wywody na temat piękna i zmyślności moich dzieł? Nie, nie. Zawsze do usług. Tak. Nie tak dawno temu polowaliśmy na jelenie. Teraz walczyliśmy już z elfami, trollami, ogrami i smokiem. Nic już z nami nie wygra. Zwyciężamy dzięki determinacji, dyscyplinie. Nie dlatego, że uważamy się za lepszych. Tak, wiem. Po prostu dobrze jest być silnym, prawda? Wiem. Widzę wrogów! Oto i on. Mam go roztrzaskać? Druma! Zaczynam to lubić. Tylko czemu nie wybuchł do końca? Ten kryształ. Raz go już trafiłem, ale znowu świeci.
O, no proszę. Świetnie. Ugh!
albo nie. Zablokował się po drugiej stronie. Ta zabawa chyba nigdy mi się nie znudzi. Jest kolejny. Ten tu to Ymir. Mama coś mi opowiadała, ale byłem za mały. Czy giganci wychodzą mu z pach? To chyba Odyn Goćga. Co to? Atreusie, do mnie!
chłopcze! Dobrze. Kolejny znacznik. Jest coraz zimniej. Zbliżamy się do szczytu. Już blisko, mamo. Spójrz, to szczyt! Jesteśmy tak blisko! Twój kołczan. Zerwał się, jak walczyliśmy ze smokiem. Ale to nic. Trzymam go. Stój.